Hej, jestem Bachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym zaprezentuję ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o Scrum Jetcie, zanim zdecydujesz się go kupić. Ale jeżeli go już kupiłeś, to możliwe, że dowiesz się czegoś nowego, więc warto oglądać materiał do końca. Zanim zaczniemy odcinek, to przypomnę o lajkowaniu moich materiałów, ponieważ pomaga mi to bardzo w rozwoju, więc jeżeli chcesz, żebym docierał do jak największej ilości osób, to nie bądź cham i strzel tego lajka. Dzięki. Możesz także zostawić komentarz z wyrazem super, a ja wtedy przyplę ci serducho w nagrodę. Zanim przejdziemy do odcinka, to podziękuję jednej osobie, która zostawiła donate, i tą osobą jest Kubanek, który wysłał 2 zł, ale dodał bardzo ciekawą wiadomość, do której nie wiem, jak się kompletnie odnieść i nie wiem, czy nie jest to po prostu jakiś żart. Napisał on tak: siema, mam PlayStation 4 Fat, 500 GB do oddania, dostałem Pro i to nie jest mi potrzebne, a tobie może się przydać. Jeżeli naprawdę chciałbyś mi oddać PlayStation 4 za darmo, no to napisz na Discordzie na kanale Czeternia, to dodam cię do znajomych i pogadamy. A więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o tym aucie, jest to, że kosztuje on naprawdę bardzo dużo, ale tą cenę możemy zmniejszyć o ponad milion. Wystarczy wygrać jedną grę w nowym trybie adwersarza, który nazywa się Gonitwa Remix. Więc przed zakupem polecam wam zagrać ten tryb adwersarza, żebyście potem nie narzekali, że Rockstarowi zależy tylko na szarkach, a wy nie macie żadnych pieniędzy. Po zakupie posiadamy wszystko, co ten pojazd ma nam do zaoferowania. Mamy możliwość skoku niczym w Rainerze 2000, dopalacz z Batmobila czy tam innego Voltika, KM-y po bokach, rakiety namierzane i zwykłe. Więc cały zestaw mamy od razu dostępny po zakupie, bez żadnego tuningu, co jest wielkim plusem. A więc pewnie chcecie wiedzieć, gdzie możemy go tuningować. Skoro nie możemy dodać mu żadnego uzbrojenia, to pewnie w Los Santos Customs. No i tutaj błąd. Możemy go tuningować tylko w Avengerze albo mobilnym centrum operacyjnym, więc jeżeli nie masz takiego pojazdu z warsztatem, to nawet silnika sobie nie ulepszysz. Jeżeli chodzi o opcje tuningowe, takie bardziej wizualne, to możemy zmienić jedynie kolor i dodać oznaczenie. I te oznaczenia moim zdaniem są bardzo słabe, chociaż jedno wyróżnia się, ponieważ jest to malowanie, jakie miał Mach 5 z filmu Speed Racer, na którym jest wzorowany ten samochód. Na koniec opowiem wam lekko o jego specyfikacjach. Skacze wyżej niż Rainer 2000 i o tym, czy możemy użyć skoku ponownie, mówi nam dźwięk, a nie żaden pasek. Jego boost trwa dłużej niż w przypadku Batmobila, ale regeneruje się niewiele dłużej i nie regeneruje się wtedy, kiedy jesteśmy w powietrzu, tylko kiedy jesteśmy na ziemi. Skoki i dopalacz możemy łączyć, więc warto z tego korzystać. Rakiety są w mojej opinii jednymi z najbardziej celnych w grze. Są na takim samym poziomie, albo nawet lepszym niż w przypadku Stromberga. Dlaczego one są takie dobre? Zrobiłem wam lekko wizualizację w Paincie, więc możecie łatwo zauważyć, jak tam rakiety lecą w przypadku zwykłych pojazdów, a jak w przypadku Stromberga i właśnie Scramjeta. Jedynym minusem tych rakiet jest to, że mamy ich tylko 30, po wykorzystaniu musimy udać się do Avengera albo mobilnego centrum operacyjnego, żeby je uzupełnić, albo po prostu wezwać nowego Scrapjeta. To tyle, jeżeli chodzi o rakietę, lecimy dalej. Ten pojazd ma odkryty dach, co powoduje to, że jesteśmy bardzo łatwym celem dla lepszych strzelców. No i chyba najważniejsza rzecz, nie jesteśmy w stanie przetrwać ani jednej rakiety. Ani jednej. Ktoś puszcza w nas rakietę, nie mamy żadnej możliwości bronienia się przed tym, no chyba że szybko użyjemy dopalacza, to może uda nam się uciec. Warto dodać, że mimo tego, że pojazd jest uzbrojony, to jesteśmy w stanie używać swoich pukawek, a także nawet ładunków wybuchowych, więc jeżeli chcemy rzucić na przykład bombę przylepną, to nie mamy żadnych przeciwwskazań, możemy to normalnie zrobić. W przypadku pojazdów, gdzie mamy uzbrojenie narzucone z góry, to jest w każdym pojeździe praktycznie niemożliwe, a tu możemy, więc bardzo duży plus. Podsumowując, pojazd jest mega drogi, oferuje ciekawe możliwości, skok, dopalacz, takiego połączenia jeszcze nie było, więc warto dlatego mieć ten pojazd, ale jeżeli chcecie pojazd, którym będziecie walczyć z innymi graczami, ten pojazd raczej nie jest dobrym wyborem, dlatego że bardzo łatwo go zdjąć, mimo tego, że on stanowi duże zagrożenie. Taka jest moja opinia, dajcie znać, co wy myślicie. Tyle ode mnie, mówi do was Bachus, wasze źródło informacji ze świata GTA Online. Hej!